Skrzynia w tym ćwiczeniu stanowi dla mnie tylko punkt odniesienia i wskazuje mi, gdzie umieścić stopy na ścianie. Równie dobrze mogłoby jej nie być. Umieszczam przedmiot między udami, taki, który mogę swobodnie ścisnąć, ale tylko na 20% siły maksymalnie. Stopy są równolegle, tak samo jak moje kolana, ustawione na szerokości bioder. Jeśli chodzi o pracę stopy na ścianie, skupiam się na pierwszej kości śródstopia oraz napięcie. To są punkty podporowe. Ćwiczenie polega na tym, że w pozycji leżącej 90-90 stopni staram się teraz złapać niejako stopami i tymi punktami podporowymi stopy za ścianę i uruchomić tylną grupę mięśni uda, tak aby z ich pomocą, niejako wciągając pięty na ścianę, podnieść delikatnie miednicę, tak aby podwinęła się w stronę jamy brzusznej i w ten sposób leżę sobie, oddycham od 3 do 10 nawet minut, skupiając się na tym, żeby cały czas kumulować, generować napięcie izometryczne w tylnej grupie mięśni uda. Delikatnie mogą być odczuwalne mięśnie brzucha, ale to nie one powinny wykonywać tą aktywność, to ćwiczenie. I delikatnie może być odczuwalny łuk stopy i podeszwa. Staram się skupiać na swobodnym oddychaniu i na uzyskiwaniu odczuć stąd oraz delikatnym unoszeniu miednicy w górę.